Niektórzy uważają, że filozofia społeczna jest po prostu najżywotniejszą częścią systemu hegelowskiego, ponieważ nie ma w niej tego właśnie trudnego sztafażu metafizycznego, która wyrzuca oczywiście Hegla poza współczesny uniwersytet właściwie w ogóle, prawda? Więc chciałam zacząć od, znaczy właściwie powiedzieć Państwu jedynie o dwóch ideach heglowskich, mianowicie o społeczeństwie obywatelskim i państwie. I jeśli chodzi o społeczeństwo obywatelskie, to jest to dosyć duży rzeczywiście paradoks z tym Heglem, ponieważ książka znanego liberała Popera, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, tak? Hegel został uznany za wroga społeczeństwa otwartego. Czyli my, i to się rzeczywiście przyjęło, tak? Że on właśnie ma tą koncepcję społeczeństwa zamkniętego, jakiegoś wrogiego jednostce, totalitarnego. Społeczeństwo obywatelskie to jest społeczeństwo otwarte, pluralistyczne, liberalne, demokratyczne, a skoro Hegel jest przeciwko, no to będzie to zamknięte, prawda, niedemokratyczne itd., itd. Więc to jest dosyć spory paradoks i, no, i niestety nieprawda. Sam termin społeczeństwa obywatelskiego bardzo chętnie używamy go. On się pojawił zwłaszcza w dużej intensywności na przełomie lat 80., 90. XX wieku, żeby właśnie pokazać, że są państwa, w których istnieje sfera społeczeństwa obywatelskiego i to są państwa właśnie demokratyczne, ale są też państwa na przykład bloku postsowieckiego, gdzie właśnie nie było tego społeczeństwa obywatelskiego, a w związku z tym były to państwa totalitarne, prawda? Czyli przez społeczeństwo obywatelskie rozumiemy po prostu pewną sferę społeczną, która jakby odróżnia się od sfery państwa, gdzie ludzie są obywatelami, to znaczy ludźmi, którzy w sposób samodzielny, niezależny od instytucji państwowych mogą organizować swoje życie, prawda? Czyli wszelkie stowarzyszenia, instytucje społeczne, jakaś wolna prasa, partie polityczne, ludzie, którzy stają się co jakiś czas wyborcami, to jest wszystko społeczeństwo obywatelskie, przestrzeń społeczeństwa obywatelskiego, prawda? No i teraz tak, tak się właśnie stało w historii filozofii, że Hegel jakby nie został przyswojony przez historyków jako ten, który jest wielkim teoretykiem społeczeństwa obywatelskiego. Stało się tak dlatego, że wydaje mi się, że idea społeczeństwa obywatelskiego została troszkę zawłaszczona przez tradycję liberalną. Znaczy społeczeństwo obywatelskie kojarzy nam się raczej właśnie z liberałami, Lockiem, ale nie tylko z liberałami, z Hobbesem, Grocjuszem, no, Rousseau, przecież nie był liberałem Rousseau, ale w każdym razie z takimi filozofami, którzy torowali drogę jakimś, czemuś pozytywnemu w dziedzinie polityki, bo przecież społeczeństwo obywatelskie to jest taki jakby etos naszego zachodnioeuropejskiego świata, coś bardzo pozytywnego, tak jak prawa człowieka, demokracja, równość wobec prawa, to społeczeństwo obywatelskie to tak jakby jednym tchem wypowiadamy, że to jest jakby taka nasza tożsamość polityczna, to są nasze osiągnięcia w sferze politycznej, to jest właśnie to społeczeństwo obywatelskie. No więc proszę sobie, Hegel był krytykiem umowy społecznej, a znowu umowa społeczna kojarzy się z liberałami, no to skoro był krytykiem umowy społecznej, to znaczy się, że negował właśnie tą sferę, a był przeciwnikiem umowy społecznej, ponieważ dla niego jest to idea nieprawdziwa, zresztą nawet sami liberałowie mówią, że umowa społeczna jest czymś nieprawdziwym, wymyślonym, fikcją. No to, ale jeśli jest nieprawdziwa, no to Hegel ją odrzuca, prawda? Mówi, że to jest coś sztucznego, wymyślonego, coś, co daje prymat jednostce nad wspólnotą, czy coś, co redukuje życie społeczne tylko i wyłącznie do sfery społeczeństwa obywatelskiego. Więc on nie chce, żeby się na tym, że jakby życie społeczne skończyło. Ale proszę sobie wyobrazić, że jest wielkim teoretykiem społeczeństwa obywatelskiego, nazywa go na przykład dojrzałość ducha, niezwykłe osiągnięcie ludzkości, owoc nowoczesnego świata. Generalnie stara się pokazać taką pozytywną emancypację ludzi, zwłaszcza w ramach dziedziny handlowej, prawda? Taką można powiedzieć likwidację społeczeństwa stanowego, szereg reform, na przykład Augusta Hardenberga, kanclerza Prus. Taką pokazuje, stara się pokazać taką mentalną i industrialną rewolucję, jaka dokonuje się w XVIII wieku i afirmuje społeczeństwo obywatelskie. Gdybyśmy chcieli się zapytać, co to jest u Hegla społeczeństwo obywatelskie, to jest taki łącznik pomiędzy rodziną a państwem. Społeczeństwo obywatelskie jest pośrodku i charakteryzowane jest faktycznie głównie za pomocą kategorii ekonomicznych. On nazywa Adama Smitha Keplerem industrialnego społeczeństwa. To jest przestrzeń, gdzie się po prostu wychodzi, zarabia pieniądze, gdzie celem jest dobrobyt materialny, gdzie celem jest powiększenie indywidualnego dobra, własność prywatna. On dosyć dużą rolę przydaje kategoriom ekonomicznym. Broń Boże, Hegel nie lekceważy ekonomii ani gospodarki.
ponieważ on widzi, że ekonomia emancypuje ludzi. To jest bardzo taka liberalna myśl, że ekonomia jest ważna, ponieważ ona właśnie nadaje jednostce pewną taką samodzielność, aktywność. Dzięki wzbogaceniu się właśnie człowiek staje się niezależny, może właśnie robić co chce, własność prywatna umacnia go jako podmiotowość, prawda? Więc on to wszystko dosyć mocno afirmuje, podkreśla tendencje egalitarne, właśnie znika społeczeństwo stanowe, w to miejsce pojawia się właśnie taka bardziej mobilność. Czyli to jest taka rewolucja industrialna i mentalna, którą Hegel akceptuje, prawda? Ludzkość się potrafi sama organizować. Ludzkość próbuje się zorganizować w nowy sposób, po swojemu, w świecie nowoczesnym. Oczywiście, że to ma też negatywy, bo industrializacja, sfera ekonomiczna, taka liberalizacja pociąga za sobą oczywiście zjawiska niekorzystne. To się, to zachwycał się właśnie Marx, jak czytał zasady filozofii prawa właśnie. Atomizacja, bieda, że jedni się bogacą, drudzy nie, prawda? Że powstaje klasa robotnicza, on to nazywa pybel, tak? Motłoch czy plebs, może lepiej powiedzieć, prawda? Więc są problemy oczywiście ze społeczeństwem obywatelskim, prawda? Bo to jest taki nowy świat, ludzie tracą to tradycyjne zakorzenienie. I dlatego Hegel próbuje jakby przeciwdziałać temu, a tej atomizacji właśnie w ramach społeczeństwa obywatelskiego. I oczywiście jest wielki spór między heglistami. Czy właśnie społeczeństwo obywatelskie jest czymś ważniejszym od państwa, czy nie? I są naprawdę różne interpretacje. W Polsce na przykład bardzo znana interpretacja Marka Siemka, państwo wszyscy przecież znacie. On bardzo, bo to taka socjaldemokratyczna interpretacja, on właśnie podkreślał, że najważniejsze u Hegla jest społeczeństwo obywatelskie, które nawet jakby zżera państwo, bo jest tak silną strukturą społeczną, tak? A takie bardziej konserwatywne interpretacje będą większy nacisk kładły jednak na sferę państwa. Ale tylko chcę podkreślić, że Hegel również akcentuje pewne momenty w ramach społeczeństwa obywatelskiego, które będą pełne etyki, właśnie ponieważ Hegel, niezależnie o czym by mówił, czy o rodzinie, czy o społeczeństwie obywatelskim, on nigdy nie chce, aby ekonomia zwyciężyła etykę. Żeby ekonomia zwyciężyła tą taką pryncypialność, godność człowieka, więc on będzie zawsze przeciwdziałał. I na przykład mówi o Stanach. I jeśli my czytamy albo słyszymy, że Hegel jest tam afirmatorem Stanów, to od razu nam się kojarzy to ze społeczeństwem feudalnym. A to jest właśnie bardzo duża niesprawiedliwość, dlatego że on mówił raczej Berufsstände, czyli miał na myśli raczej, bym powiedziała, grupę zawodową. Czyli jakby takie funkcje zawodowe. W stanie nie jesteśmy od urodzenia, możemy zmieniać stany, prawda? Podkreślał egalitarne tendencje, czyli on mówi o Stanach, owszem, ale właśnie nie w sensie feudalnym, nie w sensie tego starego świata, nie jest zwolennikiem państwa takiego feudalnego, absolutnie nie. Albo na przykład mówi o policji, no i znowu nieporozumienia, bo policja się kojarzy z taką pewną, jakąś taką represyjnością, być może, nie wiem. On bardziej rozumie służby publiczne, administracja państwowa, tak? Oświetlają ulice, budują mosty ci policjanci, zapobiegają działalności przestępczej, są blisko obywatela, czyli raczej policja jako opieka, wsparcie, korektura pewna społeczeństwa obywatelskiego, a nie represja, prawda? Albo na przykład postuluje powstanie szpitali, urządzeń komunalnych, instytucji dla biednych, oto właśnie taki dyskurs lewicowy tutaj troszkę, czyli taka samokorektura społeczeństwa obywatelskiego. Nie można pozwolić, żeby ekonomia podważyła zasady etyki. Mnie się wydaje, że w tym również tkwi ten protestantyzm Hegla, że my jesteśmy protestantami, którzy wspierają się po prostu, kiedy coś negatywnego się wydarzy w naszym życiu, nie poradzimy sobie na gruncie ekonomii, to właśnie ktoś będzie ktoś, kto nam po prostu zwyczajnie pomoże.